Nie ma to jak rozpocząć dzień fajnym akcentem. Mila jedzie do szkoły na desce. Oby się tylko nie rozjadę, ale już miał pecha. Jak się rozładuje, będę ją dźwigał. Dzień dobry, witam Was w kolejnym blogu. Tym razem będzie to wideoblog, który nakręciłem w formie podcastu, a z tego względu, że po prostu sobie usunąłem większość mojego materiału wideo. Przez to, że jestem zmęczony po maratonie, to koncentracja niestety nie jest taka, jak powinna być i efekt moich ostatnich dwóch czy trzech dni nagrań niestety usunąłem przez przypadek, ale myślę, że nie szkodzi. Pokażę Wam za to kilka jesiennych widoczków, jeżeli chodzi o loty. I chciałem się podzielić jeszcze swoimi przemyśleniami, doświadczeniami z ostatnich paru dni. Przede wszystkim podsumowując ten maraton, jestem bardzo zadowolony, że wziąłem udział w Warszawie w tym maratonie. Dużo fajnych rzeczy po kolei spotkałem i świetne biuro zawodów i doskonała organizacja samego maratonu. I to, że spotkałem się z Arturem i jego córką i mogłem u niego mieszkać, to naprawdę było dla mnie też dużym wyróżnieniem i dużą nobilitacją, bo nie widziałem ich w sumie chyba z 10 lat. Także takie imprezy też mają to do siebie, że przyciągają i to było świetne. Podczas maratonu wiele niesamowicie wzruszających momentów, wiele takich trudnych też momentów miałem, bo były i górki, i doliny. Po 30 km miałem tak niezwykłą huśtawkę nastrojów, że miałem ochotę praktycznie zejść z tej trasy, ale wiedziałem, że mi to za chwilę minie. Starałem się jeść jak najwięcej cukru, jak najwięcej na stacjach odżywczych i banany, i właśnie był cukier w kostkach i izotoniki. Także jak najbardziej jestem bardzo zadowolony jestem z tego maratonu, nie można tutaj narzekać. Wynik sportowy chciałem osiągnąć, rekord życiowy, ale nie jestem w stanie w tej dyspozycji, którą mam w tej chwili i z takim małym fokusem na bieganie, bo jednak biegam rekreacyjnie, zrobiłem może 8 treningów pod ten maraton typowo, albo wybiegania dłuższe po 25 km, albo szybkościówki, robiłem tysiączki. Od 4 do 8 tysiączek robiłem w dużym tempie na treningach i takich treningów miałem może 4. Dużo fajnych momentów, takich jak na przykład dziewczyna, która na wózku jechała i mnie wyprzedziła. To było takie budujące, bo widziałem dziewczynę, która niezwykle walczyła i to było coś dla mnie tak wzruszającego, jak tylko zobaczyłem, że ta dziewczyna, która no ma niesprawność, potrafi tak walczyć podczas maratonu. Było to dla mnie taką sceną, no kurczę, jak z filmu. Na pewno meta, na pewno wiele wspaniałych miejsc w Warszawie, które mijaliśmy. I ogród zoologiczny, i krakowskie przedmieście, i Nowy Świat, i widok kolumn Zygmunta, Stadionu Narodowego, mosty gdański, most świętokrzyski, Praga, Śródmieście, no wiele wspaniałych okolic, jednak maraton w Warszawie ma tę cechę, że jest to jednak wielkomiejski maraton i dużo pozwala też zaznać wspaniałych doznań pozasportowych i świetny doping był i doskonale zorganizowane punkty i kapitalni wolontariusze, także pod tym względem jestem jak najbardziej zadowolony. Wracając do bieżących spraw, co mogę powiedzieć? No na pewno w tej chwili czeka mnie trochę pracy przy Skillshare i przy Udemy. Mam już projekt do końca roku. Mamy rozpisane z Tatianą, bo robiliśmy dzisiaj burzę mózgów. Mamy rozpisanych 15 szkoleń, które chcemy zrobić wspólnie. Głównie ja jej będę pomagał. Mam też swoje projekty. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. O szczegółach powiem Wam w nadarzających się dniach, ale wszystko wygląda jak najbardziej dobrze i jestem na plus. Wróciłem już do formy, bo w pierwszych dniach to czułem się jak po walce bokserskiej z Tysonem. Teraz już mam kolejny dzień i jest ok. Wczoraj byłem nawet na lekkim rozruchu. Pozdrawiam wszystkich moich widzów, wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnych vlogach. Trzymajcie się, cześć.